co ważnego, ciekawego lub przełomowego wydarzyło się podczas pani stażu? Czy wspomina pani coś takiego? Uważam, że generalnie cały staż był bardzo owocny i ciekawy, tak? Dużo się nauczyłam i dużo z tego wyniosłam. Naprawdę takiego praktycznego skilla, którego gdzieś tam na studiach no zazwyczaj jednak no nie mamy okazji wykształcić, tak? I ta firma na pewno dużo mi dała gdzieś tam takiego biznesowego obycia i wiedzy. Obszar mojego stażu był bardzo ciekawy, ponieważ to była praca z VIP-ami między innymi. Pracowałam w dziale Business to Business Legii Warszawa. Także środowisko to przede wszystkim, ale też marketing. Marketing w takim wymiarze. To zdecydowanie było najciekawsze doświadczenie. No, przełomowe na pewno było to zderzenie tego, co było na studiach, z tym, co jest w prawdziwym życiu. No, to nie wygląda wszystko tak kolorowo, dlatego no, po prostu trzeba się z tym oswoić. Podczas stażu ogólnie nauczyłem się wielu ciekawych rzeczy, o których wcześniej nie miałem pojęcia. Tak samo niektóre wyzwania pozwoliły mi zdobyć wiedzę z zakresu małej informatyki i analizy baz danych, które mi się później przydały w aktualnej pracy. Takim przełomowym momentem na stażu był projekt, w który zostałam zaangażowana. Dostałam projekt do prowadzenia wraz z firmą zewnętrzną, był to projekt Assessment Center. Projekt był prowadzony, ponieważ łączyły się dwie spółki, Bakaland i Delecta. I był to bardzo ważny projekt dla firmy, głównie jeżeli chodzi o dalszą taką strategię HR-ową w firmie. Podczas stażu na pewno niezapomniane doświadczenie to liczne szkolenia, w których miałam okazję i przyjemność uczestniczyć. Były to zarówno szkolenia umiejętności miękkich, między innymi negocjacyjne, ale także stricte związane z profilem firmy, także z ubezpieczeniami. Z pewnością była to chwila, kiedy dowiedziałem się od partnera, prawnika w naszej kancelarii, że będę pracował przy projekcie dotyczącym jednego z najwyższych budynków w Warszawie, który nasza kancelaria obsługiwała. I wiedząc, że mam odpowiedzialne zadanie do wykonania, musiałem stanąć na wysokości zadania. Tak, no mogłabym tutaj opowiadać godzinę, ale mówiąc w skrócie, właśnie takim ważnym momentem było to, że doceniono mnie, poczułam taką satysfakcję już po odbyciu stażu i właśnie ta decyzja, że właśnie dalej będą ze mną współpracować. Kiedy zaczęłam dostawać jakieś swoje projekty, nowe wyzwania, takie już poważniejsze, kiedy mogłam już uczestniczyć w procesach rekrutacyjnych. Każdego dnia Legia mnie zaskakiwała, ponieważ nie wiedziałam, jak funkcjonuje dział sportu, klubu sportowego, a miałam okazję odbywać staż właśnie w dziale sportu, więc zostały mi powierzone obowiązki, w których myślę, że odnajdywałam się bardzo dobrze. Współpraca z UEFA, współpraca ze sztabem, z drużyną, no to są zdecydowanie zadania, które mi bardzo odpowiadają. Najbardziej podobały mi się te spotkania z Polską Radą Biznesu. Wydaje mi się, że to jest największa wartość dodana tych spotkań. Można porozmawiać z prezesami największych firm i to jest naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie.